Dzień dobry, kochani, a w zasadzie u mnie już dobry wieczór. Jestem grubo już po pracy, słuchajcie. Byłam jeszcze na takich małych, prawie ostatnich zakupach. Chciałabym, żeby to były ostatnie zakupy, ale niestety jeszcze nie. W każdym razie, słuchajcie, upolowałam fajną rzecz i chciałam wam tutaj pokazać właśnie to, co upolowałam sobie dzisiaj i to, co upolowałam sobie, nie wiem, kilka dni temu, słuchajcie. Także Sinsay, Half Price. I jedna rzecz z CCC, więc już wam pokazuję. No i właśnie, tak jak mówię, skończyłam pracę, było po 16, jak dotarłam do domu, ale od razu właśnie wyruszyłam do sklepu i w tym tygodniu właśnie będę tak po pracy kilka razy musiała na takie zakupy się wybrać. Nie chcę tego robić w jednym dniu, bo będę po prostu zbyt zmęczona, a tak wiecie, to dwa sklepy i jakoś tak mi to fajnie pójdzie sprawnie. Zatem tak, kochani, jak widzicie u mnie na kanale w tym roku jakichś mega przygotowań do świąt nie ma. Tak jak wam wspominałam, my na święta wyjeżdżamy, dlatego ja nic nie szykuję. W pracy mam bardzo intensywny teraz też czas właśnie przedświąteczny, więc muszę być i tak, zatem żaden urlop, jakieś takie rzeczy nie wchodzą w grę, dlatego właśnie w pracy praktycznie do końca, w sensie wiecie, do piątku włącznie, no i dopiero sobota, niedziela, ale to już właśnie sobota jest wyjazdowa, więc bardzo się cieszę. No i tak jak mówię, przez to, słuchajcie, tych przygotowań w tym roku nie ma. W przyszłym, jak się domyślacie, już na pewno coś więcej się będzie działo. Nawet wiecie, jeżeli w pracy będzie intensywnie, to i tak będzie coś się działo, mam taką nadzieję, no bo już powinnyśmy być wtedy w naszym wyremontowanym, prześlicznym mieszkanku, więc no, siłą rzeczy, wiadomo, będę chciała coś tam po swojemu poprzygotowywać, poogarniać, ale ten rok to jest jeszcze taki właśnie rok, czas przeczekania. Dobrze, kochani, zaczniemy sobie może od Sinsaya i Half Price, sekunda. I moi drodzy, fanki beżu, czekajcie, bo tu mi spadły kozaki, ale o nich za chwilę. Fanki beżu, słuchajcie, Sinsay, szlafroczki, takie cienkie. Ja mam, słuchajcie, dwa takie grube polarowe, taki cienki miałam jeden, taki wiecie, ala muślinowy, natomiast też z Sinsaya swoją drogą, ten muślinowy. Teraz natomiast pojawił się, zobaczcie, taki wafelkowy w odcieniu beżowym, jest prześliczny i jest troszkę grubszy właśnie od tego muślinowego, także uznałam, że no to jest coś idealnego, to jest coś idealnego. Więc voila, taki szlafroczek musiałam sobie koniecznie sprawić. Swoją drogą mam dzisiaj sobie tę sukienkę, którą widzieliście w ostatnim vlogu z Miss Boutique. Mogą się pojawić pytania, także odsyłam do tamtego vloga. Tam macie, słuchajcie, namiary i wszystko. A wracając do szlafroczka, słuchajcie, 60 zł to jest jego cena. Mój rozmiar to S łamane na M. Ostatnio jedna z was spytała, czy ten rozmiar jest dla mnie taki ważny. Nie, słuchajcie, dla mnie totalnie nie jest ważny, ale w momencie, kiedy nieraz właśnie pokazuję jakieś ubrania, znaczy nieraz, no dość często, było tak, że właśnie o ten rozmiar były pytania w komentarzach, no a jakby wiecie, bo wiele z was się utożsamia z moją figurą, z moim wzrostem, z moją posturą, wtedy wam po prostu jest łatwiej, jeżeli ja podam, co noszę, bo znamy się od lat, z co po niektórymi. No właśnie, dlatego też o tym wspominam, ale nie, słuchajcie, dla mnie rozmiar nie jest ważny. Czekajcie, odłożę sobie to. Natomiast mówię czysto informacyjnie dla was, żebyście miały ogląd. Dobrze, kochani, i jeszcze kolejne rzeczy tutaj z Sinsay. Przepiękne takie biustonosze braletki się pojawiły. Kto nie lubi bielizny na YouTubie, niech sobie przewinie. I słuchajcie, to jest naprawdę coś ślicznego i turbo wygodnego, bo już sobie to też mierzyłam. Tak wygląda. Tutaj mamy, zobaczcie, taki ten pasek przy dekolcie. Z tyłu mamy zapięcie, ale tak naprawdę musimy to wciągnąć sobie przez głowę, bo tutaj druga część jest nieodpinana. Natomiast naprawdę przepięknie to wygląda, a kosztuje, uwaga, aż 26 zł. No, oczywiście to jest dla fanek takich miękkich biustonoszy. No wiadomo, bo tutaj wam nie wiadomo jak to nie podtrzyma. Kupiłam sobie też drugi komplet tych łyżek, o których ostatnio wam mówiłam. Miałam wam nagrać taki domowy haul, ale słuchajcie, ja mam wolne pomiędzy świętami a Nowym Rokiem i wtedy sobie zbiorę to w całość, usiądę spokojnie w ciągu dnia i taki haul dla was nagram, dlatego już po świętach umówmy się, że taki film wjedzie na kanał. Teraz po prostu czysto vlogowo. No i moi drodzy, właśnie ten komplet długich złotych łyżek, 18 zł w Sinsay.
Kupiłam też majteczki dla Nadenki. Tutaj jeśli chodzi o dziecięce majtusie, to mamy 3 pak za 13 zł. I sobie takie fajne z falbanami. O, to są zwykłe figi, słuchajcie. Też 3 pak i kosztują 30 zł. I jeszcze na dusi wzięłam, moi drodzy, skarpetusie. 4 pary za 12,99, więc też uważam, fajna cena i przepiękne, zobaczcie. Takie oto, już nie świąteczne, bo tych świątecznych już troszkę mamy. Także to, słuchajcie, są zakupy z Sinsay. Ceny, jak widzieliście, regularne. W aplikacji miałam jedynie jakiś tam kupon zniżkowy do wykorzystania za punkty, więc z niego skorzystałam, ale żadna z tych rzeczy nie była przeceniona. Wyprzedaże już tak się, wiecie, powoli zaczynają, już tam coś się rozkręca. Wiadomo, że po świętach na pewno będą te ceny jeszcze lepsze. Ale już teraz, słuchajcie, coś tam można znaleźć. I weszłam do Half Price w poszukiwaniu, wiecie, różnych rzeczy. No ale też wyszłam z rzeczą dla siebie. Tak. Z torebką DKNY. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 300 zł. Nie wiem, jaka była jej pierwotna cena. W każdym razie teraz kosztuje, słuchajcie, 169,99. Uważam, że to jest turbo super cena, jak za tego typu torebkę. Ja od lat mam swoją, słuchajcie, jak ona się nazywa, z Michaela Korsa, ta taka, wiecie, ją wszyscy mają, taka prostokątna. I to jest, moi drodzy, ta sama skóra, w sensie skóra safiano, więc ja wiem już po latach użytkowania Michaela Korsa, że ta skóra jest totalnie nie do zdarcia, nie do zajechania, więc no, moi drodzy, to musi być super, to będzie super. Tak jak mówię, to jest marka DKNY i tak naprawdę, słuchajcie, wielkościowo ona jest odpowiednikiem tej z Michaela Korsa i pomyślicie, pewnie okej, ale po co tobie tak podobne torebki? No właśnie po to, żeby tamtej nie zajechać doszczętnie, bo ja jak się uprę na jedną torebkę, to noszę ją, noszę. Duża nie jest mi potrzebna, chociaż wydawało mi się pierwotnie, że do pracy ta duża będzie wygodniejsza, ale nie. Jednak takiego właśnie średniego, no małego rozmiaru będzie idealna, jest idealna. No i właśnie chciałam coś jeszcze, z czym mogłabym tego Michaela Korsa zamiennie nosić i ta będzie, słuchajcie, super. No i oczywiście, można ją nosić na jedno ramię. Ja sobie ją zrobiłam, wiecie, tutaj jakby najkrócej, jeśli chodzi o pasek, bo możecie to regulować. No i tak jest, zobaczcie, na jedno ramię i oczywiście możecie sobie też to zarzucić jako listonoszkę. I mówię, rozmiar super, troszkę inny kształt, więc coś innego. Jedna tutaj wielka, że tak powiem, komora. Wielka dla mnie, oczywiście dla kogoś to może być za mało. Ale tak to wygląda. I czekajcie, bo chciałabym złapać Wam wnętrze. No niestety, sztuczne światło to tak to jest. W każdym razie, o, takie czarne. Zobaczcie, tutaj mamy kieszonkę mniejszą na zamek, czyli jakieś klucze, nie wiem, pieniądze można sobie wrzucić i tutaj jeszcze mamy taką, o, widzicie, odchylaną, ale też mamy, słuchajcie, z tyłu, więc więcej zdecydowanie ma tych takich kieszonek, takich skrytek jak ta z Michaela Korsa. No i wiecie, jak gdzieś tam jadę, aparat, jakieś takie, nie wiem, puder, wrzucić błyszczyk, nie mam portfela, tylko mam etui na karty, to wszystko przepięknie mi wejdzie i wydaje mi się nawet, że ona, słuchajcie, więcej troszkę nawet może pomieści niż Michael Kors. Może czekajcie, ja Wam zestawię obie te torebki, tak to wygląda, natomiast tutaj Michael Kors jest szerszy, widzicie, wyżej, ale jeśli chodzi o dno, to jest praktycznie też ta sama szerokość. No, więc Michael Kors wygląda tak, słuchajcie, on ma, jeju, 6 lat to na pewno, moim zdaniem naprawdę jest w super kondycji, w super stanie. Tutaj się pozdzierała jedynie ta złota farba, no bo to też siłą rzeczy non-stop, wiecie, od otwierania torebki. Łańcuch wygląda całkiem ok, chociaż tutaj są miejsca też już takie troszkę poprzecierane, ale generalnie torebka jest naprawdę w fajnej kondycji, nieporysowana, no tak jak mówię, ta skóra safiano naprawdę daje radę, jak gdzieś, wiecie, tą torebkę tak, nie wiem, rzucamy czy coś, ona się po prostu nie rysuje, nie niszczy, także tak to, kochani, wygląda. Zatem mam torebeczki, już nie wiem, czy, gdzie to odkładać, słuchajcie, dobra. I co teraz, kochani, bo chciałabym, żeby to był właśnie taki typowo zakupowy film.
Słuchajcie, dwie pary kozaków mam. Mam dwie pary kozaków, tak. Ale co z tego, jak obie, słuchajcie, zniszczone? I teraz tak. Moje ukochane kozaki z Rylko. Bardzo, ale to bardzo je lubię, lubiłam. Są cudowne. Natomiast, moi drodzy, stała się tutaj rzecz niesłychana. One mają już też swoje lata. Niestety, chociaż z mody mu, uważam, nie wyszły. Bo zobaczcie, są zwykłe czułenka. I z fajną taką cholewką. Ona jest idealnie dopasowana do mojej nogi. Ale zobaczcie, zobaczcie tu, coś się wydarzyło. Tutaj platforma była, słuchajcie, powleczona skórą. No i to pękło. I to się już sypie, kruszy, nie wygląda to dobrze. Zdecydowanie. Nie wiem jak tu w tym drugim, no w tym drugim raczej chyba nie. Ale tutaj jest troszkę już też poprzecierana. No i te czubki też nie wyglądają, słuchajcie, najlepiej. Chociaż w tym jest i tak ok. No a w tym ten czubek jest, nie wiem czy to kamera odda, ale trochę bardziej sfatygowany i zmaltretowany. Więc no właśnie, to te skórzane kozaki. I miałam, słuchajcie, te, o które ostatnio było też sporo pytań, jak je pokazałam w mojej stylóweczce do Wrocławia. Z zamszu? To jest ala zamsz, bo to wiecie, ja je kupiłam na stronie Lena. Wybaczcie, Bibi się bawi jakąś tam piszczącą zabawką. Ale słuchajcie, powstały mi na nich zacieki. Ja ostatnio byłam w nich, szłam po zaśnieżonym chodniku, gdzie, słuchajcie, sypali solą. No i co się wydarzyło? Zrobiły mi się potworne zacieki. Ja próbowałam tych wszystkich jakichś tam domowych sposobów, metod, bla bla bla, wiecie, żeby to usunąć. No i nie usunęłam, patrzcie na to. No to wszystko widać. Zdecydowanie. Nie wiem, tu kamera, widzę, jest bardzo i tak przychylna, no ale tutaj mam, słuchajcie, taką kreskę, tu odchodzą takie pręgi, więc no wszystko jest zniszczone. Nie wiem, nie wiem, czy jeszcze będę z tym walczyć. Ten zamsz tutaj już też przez to moje tarcie, on jest taki szorstki, no nie wygląda to generalnie dobrze, więc takie długie kozaki za kolano, bo one były właśnie za kolano, ale nie były drogie. Ja pamiętam, nieco ponad 100 zł na Renę za nie zapłaciłam, ale to też było wiele, wiele lat temu. W każdym razie też były szalenie wygodne. Ten obcas był idealnej wielkości, chociaż tu też już mi się, wiecie, poprzecierał. No, generalnie nie wygląda to dobrze, dlatego te obie pary już im dziękuję. Dziękuję im. Niestety, posłużyły mi na lata, no ale czas się rozstać. Więc potrzebowałam kozaków i słuchajcie, uznałam, że teraz będzie najlepszy czas. Dlatego, że no właśnie, ruszyły wyprzedaże, ale też, co się dzisiaj okazało, te rozmiary, te kozaki już są mocno, mocno poprzebierane. Więc, kochani, nie chodziło mi o jakieś szalenie wygodne buty, wiecie. Nie chodziło mi o jakieś tam takie, wiecie, dobiegania po mieście, bo do takich celów ja mam obuwie. Zależało mi na ładnych, eleganckich kozakach, mogły być na obcasie. Natomiast słuchajcie, nie spodziewałam się, że kupię na szpilce, ale kupiłam. I słuchajcie, co mnie zaskoczyło, może pokażę Wam kartonik. Taram, Ewa Minge. Chcę, chcę. Także tak, byłam w Rylko, moi drodzy, niestety nic tam ciekawego nie było, a jedna para, która mi się podobała, już nie było po prostu mojego rozmiaru. I spójrzcie na to. Ja wiem, przesadziłam. Natomiast pomimo wszystko, pomimo tego, są dość wygodne, bo nie powiem, żeby były szalenie wygodne, ale są dość wygodne. Tutaj wiecie, nie byłam pewna tej biżuterii na nich, ale przyznam szczerze, że ładnie to wygląda, elegancko. Zaraz też założę i zobaczycie. W każdym razie no szpila jest niebotyczna. Są takie w szpic. Mówię, dobra, w sumie. Mierzyłam jeszcze jedną parę z Gino Rossi, ale nie zachwyciła mnie aż tak. Poza tym ta z Gino Rossi para nie była zapinana na suwak, tylko była taka wciągana przez nogę, więc też wiecie, jakby z reguły jak ściągamy takie buty, no to ciągniemy tutaj w tym miejscu za właśnie tego kozaka, więc one też przypuszczam, żeby się szybko sfatygowały. One są, moi drodzy, ze skóry i teraz tak, już Wam mówię ich historia, ich ceny. Ktoś coś wierci nam tutaj. Ja już, słuchajcie, taka poczochrana, taka jakaś, ale po całym dniu, wybaczcie. 800 zł wyjściowo, 480 zł obecnie, ale jeszcze była jakaś tam minus 10% dla klubowiczów, a że miałam tą kartę, to wyszły, słuchajcie, za 430.
No wydaje mi się, że taka uczciwa cena jak za skórzane kozaki, bo też no, wyglądają na, że tak powiem, nie tanie. Zatem mówię dobra i znów jakby wiecie, na kilka ładnych lat będę miała spokój z eleganckimi kozakami. Także kochani, ja już je zakładam. Fajnie, że mam dzisiaj sukienkę, to będziecie sobie mogli to właśnie zobaczyć do tej kiecki. No bo ja z reguły kozaki to do sukienek, czy tam do spodni jakiś tam rurek, do tego jakiś ładny sweterek czy koszula. No i dobra, kochani, odsuwam się, ale może jeszcze Was troszkę przestawię, moi drodzy. I voilà, zobaczcie. Nie wiem, ile centymetrów ma ta szpila, ale na pewno nie mało. W każdym razie, słuchajcie, jeśli chodzi o kozaki, to takie na szpilce, czekajcie, może tutaj jeszcze się oświecimy. O! To takie właśnie kozaki, botki na wysokich obcasach, na szpilkach mogę nosić, bo moja noga jest w nich stabilna, natomiast wiecie, takich czułenek typowo to nie lubię. Aczkolwiek, o, kozaki to jest jakby inna bajka obcasa, takie mam wrażenie. W nich jest znacznie, znacznie wygodniej. No więc moi drodzy, dajcie znać, co myślicie, czy przegięłam, czy nie, ale no mówię, do pracy naprawdę idealne, więc uznałam, dobra, bo jakby wiecie, na zakupy czy na bieganie z córką po mieście, no zdecydowanie ich nie założę. Dobrze, kochani, ja już wracam do Was. No, także kochani, to całe moje zakupy. Taki, mówię, luźny, przedświąteczny, zakupowy film i z tego miejsca oczywiście nie byłabym sobą. Zawsze przed świętami składałam Wam życzenia, także teraz nie może być inaczej. Słuchajcie, życzę Wam przede wszystkim zdrowych, spokojnych, rodzinnych świąt, żeby ten czas był totalnie dla Was takim czasem odpoczynku, zastanowienia się i myślenia tak naprawdę o tym, co najważniejsze. Oczywiście też o całej istocie świąt, ale tak jak mówię, przede wszystkim o życiu, o Waszym życiu. Żebyście cieszyli się i doceniali takie drobne chwile, właśnie czas z rodziną, czas, kiedy możecie po prostu pobyć razem z bliskimi. I tak, kochani, spokoju, tak jak mówię, zdrowia, a reszta przyjdzie sama. Dziękuję Wam przepięknie za oglądanie, widzimy się po świętach. Także, moi drodzy, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnych. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can